Jak to ktoś trafnie określił w komentarzu pod ostatnim filmem, niepotrzebnie podniecamy się spekulacjami co do wydajności, a raczej braku w nowych RTX-ach. Za kilka dni wszystko będzie jasne, dlatego ja na wszelki wypadek odebrałem swojego 4080 Super, gdyby z jakichś powodów po premierze miało ich zabraknąć. Dlatego dzisiaj dla odmiany pospekulujemy na temat wydajności nowych układów, ale w laptopach. Nice. Ponieważ w czasie konferencji zwróciłem uwagę na coś, co jest zupełnie ignorowane. I tyczy się budowy nowego RTX-a, a może mieć kolosalne, a wręcz rewolucyjne znaczenie, jeśli chodzi o wydajność układów mobilnych. Ponieważ, i sam nie wierzę, że to mówię, może w końcu doczekamy się zbliżenia wydajności między jednostkami stacjonarnymi a laptopami. Użycie słowa rewolucyjne jest lekkim przegięciem, bo jest to raczej odkrywanie koła na nowo i chodzi tu o budowę nowego układu. Gdy wszyscy jarali się ceną i wydajnością, mało kto zwracał uwagę na fakt, jak mała jest płytka, na której umieszczony jest cały układ. Oraz chwila, czy czegoś Wam tu nie brakuje? Przyznam Wam się, że nagrywam ten materiał drugi raz, bo jakby już gotowy, Nvidia wrzuciła na swój kanał film, który wiele wyjaśnia. I niestety, moim zdaniem, jako wieloletniego serwisanta, wybrano jedną z gorszych opcji. Tak wyglądało PCB w poprzedniej generacji, a tak w obecnie zaprezentowanej. Nawet na renderach pokazujących budowę czegoś tu brakuje. Jak to będzie połączone z tym, skoro tutaj ma być przepływ powietrza? Dlatego przyjrzyjmy się drugiej stronie płytki. Mamy tu dwa złącza sugerujące, że układ podłączony będzie do innej płytki. Która odpowiadać będzie m.in. za doprowadzenie sygnału do wyjść wideo. I pominę chwilowo awaryjność takiego rozwiązania, z którym miałem często do czynienia z uwagi na moją pracę. Wróćmy jednak do kwestii wpływu całej konstrukcji na wydajność i już tłumaczę, czemu ma to takie znaczenie w tym kontekście. Ale do tego musimy cofnąć się w czasie. Kiedyś istniał taki standard jak MXM i było to nic innego jak wymienne karty graficzne do laptopów montowane do gniazda nieco przypominającego tego od pamięci RAM. Żeby być precyzyjnym, dalej można spotkać karty tak montowane jak np. ten RTX 3060, ale niestety ponad 90% modeli laptopów nie posiada możliwości wymiany takiej karty i preferowana jest jednolita konstrukcja, gdzie na płycie głównej znajduje się zarówno grafika jak i procesor. Za czasów gdy format ten był dość popularny, zwłaszcza w droższych modelach, gdy układy padały na potęgę, ułatwiało to szybki serwis. Poprzez wymianę karty, jak pamięci RAM. Teraz powiecie, super, wymienne GPU będzie można wymienić na mocniejszą kartę. No niestety nie było tak różowo. Wiązało się to z wieloma problemami. Szczególnie ze strony autorskich układów chłodzenia. Więc nawet jeśli byliście w stanie kupić mocniejszą kartę graficzną, która by spasowała, co też nie było tak pewne, bo każdy producent projektował płytki sam, to i tak nie bylibyście w stanie tak przerobić układu chłodzenia, aby spełniał swoją funkcję. Jedyna szansa to, jeśli producent miał model w kilku wersjach konfiguracyjnych, jak oto ten model ASUS ROG G50V, którego posiadam. Można było go kupić sporo taniej ze słabszą wersją karty, a potem wyrwać na eBayu mocniejszy układ i wszystko nie tylko pasowało, ale i działało prawidłowo. Ale dlaczego o tym wszystkim Wam mówię? Ponieważ istnieje cień szansy, że Nvidia szykuje nam powrót do czegoś podobnego, ale w bardziej ustantaryzowanej formie. Prowadziłoby to do sporych oszczędności, gdyby producenci mogli tylko projektować gniazda, do których wpinaliby takie karty. Lub po prostu podłączali je na taśmach, jak będziemy mieli do czynienia w przypadku tych układów. Nvidia bowiem postanowiła zrealizować ten projekt poprzez dwie dodatkowe płytki. Na jednej z nich, która podpinana będzie bezpośrednio, znajdzie się złącze PC Express. Natomiast druga, gdzie umieszczone są porty DisplayPort oraz HDMI, podpinana będzie przez, jak oni to określili, giętką płytkę PCB więc jak widzicie, implementacja takiej karty w laptopie byłaby dziecinnie prosta. Dodatkowo, gdy popatrzymy na wielkość tego układu i połączymy to z informacjami o 18-calowych laptopach z zasilaczami 400-watowymi, istnieje spora szansa, że w tych modelach mogą znaleźć się tego typu układy z lekko obciętą mocą i dostosowane do możliwości chłodzenia. Swoją drogą oto MSI Titan z gtx 1070, który miał właśnie kartę wpinaną w slot. A oto ostatnia generacja, gdzie układy były już wlutowane. Ale pewnie te jak klatki generowane przez AI w nowej generacji RTX-ów są to tylko moje urojone fantazje, że tak będzie i producenci zrobią coś, co by było ukłonem w stronę konsumentów. Bardziej prawdopodobne jest, że budowa tego PCB jest podyktowana przystosowaniem do wpinania nowych układów do wielkich farm AI. Czym tak naprawdę jest Blackwall? Here it is! Our GeForce! Wielkie zwycięstwo ludzkości. 490 performance at 549. Tak, to brzmi jak Netwatch w przerwie na reklamę na kanale czwartym. Impossible without artificial intelligence. Impossible. Tak naprawdę Blackwall to sztuczna inteligencja o warunkach brzegowych ustawionych tak. Gdyby SI myślały, jak ludzie pewnie nazwałyby go zdrajcą, to by było na tyle, nie zapomnijcie napisać w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie, i pospekulujmy razem na temat przyszłości. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia!